Joachimiak, poeta, tłumacz, redaktor, wydawca, antykwariusz. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 80. przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Od wielu lat zajmuje się działalnością wydawniczą. Obecnie szef wydawnictwa Fundacja Światło Literatury i redaktor naczelny pisma literackiego Migotania. Jako poeta debiutował w 1974 roku w Literariach i Tygodniku Morskim. Był współzałożycielem grupy sytuacyjnej poetów i artystów Wspólność i jedną z czołowych postaci ruchu poetyckiego Nowa Prywatność. Należał do zespołów redakcyjnych pism literackich Literaria, Młoda Sztuka, Integracje, Punkt, Autograf, Migotania, Przejaśnienia. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego Pen Klubu. Laureat Czerwonej Róży odznaczony medalem Gloria Artis. Pierwszy zbiór wierszy, arkusz poetycki Dedykacja, wydał w 1974 roku w słynnej serii Borosa. Kolejne tomy to m.in. Wieczne Amazonki, Mam do powiedzenia, Pełni róż obłędu, wspólnie z Anną Czekanowicz, Ja sobowtór, Pułapka i inne wiersze, Migotania, Przejaśnienia, Czerwone tunele i Sezon lotów trwa. Po 10 latach ukazuje się tomik Córka, Doter. Jak dekadę własnego życia objąć jednym tomikiem? Kształt tej książki dobrze oddaje obraz jednego z liryków. Wiersze są w niej rozrzucone jak liście na podjeździe przed domem, które trzeba zamieść i uporządkować. Finałowy wiersz, Żniwa, opowiada o zbieraniu zimowych owoców. Tomik jest takimi właśnie żniwami w ostatniej już porze życia. Adresatką wierszy jest tytułowa córka. Autor obserwuje jej rozwój, a w tym rozwoju swoje odbicie.